Do pełnego zamknięcia największej suwalskiej inwestycji drogowej, określanej jako trasa wschodnia, wykonany został kolejny krok. Właśnie wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ulicy Wylotowej do Sejneńskiej. Zakres robót jest ogromny, bo oprócz samej jezdni powstanie tu między innymi tunel pod torami wiodącymi do Trakiszek, ścieżki rowerowe i piesze, nowe zjazdy do położonych wzdłuż trasy nieruchomości, powstanie nowa kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną pozostałe sieci, powstaną nowe przystanki autobusowe. Zniknie tu nieco drzew, ale zastąpią je nowe nasadzenia.